Chwała Jezusowi, witajcie. I przywilej być znowu z wami na tym miejscu. To jakbym wczoraj tu był, pamiętam, i chyba też wtedy była zima, prawda? Spadł śnieg w czasie nabożeństwa, zaczął padać i zasypał nas. To chyba tutaj było, nie jestem pewny. Tyle tych zborów. Jeśli chodzi o seriale, to nic nie stracicie, przyjdźcie na mnie. Wiecie co, kiedyś byłem misjonarzem w Rosji i pamiętam, wyjeżdżałem, wtedy jechaliśmy do Moskwy i poszedłem się pożegnać z moją mamą. A moja mama, no jak to mama, z siostrą siedziały i oglądały serial. Oczywiście brazylijski, ja tak wiecie, jednym uchem tam kukałem na ten, ale mama właściwie całą uwagę na mnie skupiła i o to samo ja was będę dzisiaj prosił, chociaż to Pan jest godzin uwagi i Jego słowo będziemy głosić. Oczywiście jest to tylko taki sposób mojego wyrażania się, kiedy mówię przyjdźcie na mnie, nie mam na myśli swojej osoby nawet. Ale w każdym razie patrzyłem tak na ten serial i facet spadł z konia. I chyba go zabrali do szpitala, nie wiem, nie obchodzą mnie seriale, nie lubię, szczerze się przyznam, nie oglądam w ogóle i nie wiem, czy chociaż raz w życiu oglądałem. Jeśli to chyba gdzieś tam, może niechcąco, nie lubię po prostu, nie mój styl. I byliśmy w Rosji parę miesięcy i po kilku miesiącach pracy misyjnej przyszedł czas, aby wrócić do domu. Wracamy do domu, a więc pojechałem z mamą się przywitać. Wiecie, jakie moje zaskoczenie było? Ten facet w tym serialu wychodził ze szpitala, bo spadł z konia. Ja nie mogłem uwierzyć. Ja nic nie straciłem przez te parę miesięcy. Ja mówię, mamo, jak ty to możesz oglądać? Przecież on tylko co pojechał do tego szpitala parę miesięcy temu. No, a mój, bo chorował, bo spadł z konia. Że nic nie stracicie. I jeszcze raz powiem, przyjdźcie posłuchać Słowa Bożego. Chciałbym się dzisiaj zająć jakby dwoma bardzo poważnymi rzeczami. Dzisiaj rano chciałbym takie, bo to trudno chyba powiedzieć, szeroko pojęte nauczanie, krótkie nauczanie, raptem cóż my to mamy trochę czasu, na temat poważnego problemu, szczególnie poważnego problemu Polaków. Chciałbym coś powiedzieć na temat bałwochwalstwa w naszym duchowym życiu. Bałwochwalstwo jest czymś, co może przyjść, bardzo niezauważane i w efekcie pozbawić nas tego, o czym tutaj pastor dzisiaj mówił, pozbawić nas tej radości. Kiedy dziś był czytany psalm, że Bóg rozwiązał mój wór pokutny, zamienił mój płacz w taniec, bo takowy psalm był dziś czytany, to stało się to dlatego, że autor tego psalmu zwrócił się do jedynego, u którego prawdziwie jest odpowiedź i nie ma innego. Po południu, jeżeli Bóg da nam dożyć i spotkać się na tym miejscu, chciałbym zupełnie w inny sposób na poprowadzić kazanie, niż się przyzwyczailiśmy może do takiego kaznodziejskiego stylu. Chciałbym zrobić wam lekcję historii. Jakiś czas temu zacząłem przyglądać się życiu 12 apostołów. I tak sobie zacząłem wypisywać na kartce, czego od każdego z nich mógłbym się nauczyć. Co każdy z nich, co życie każdego z nich, czego było świadectwem? Biblia mówi, by patrzeć na nauczycieli naszej wiary, patrząc na koniec ich życia, tak się według nich uczyć i brać przykład. I tak sobie to zrobiłem i powiem wam szczerze, kiedy to zacząłem, nawet nie przypuszczałem, że będę kiedykolwiek stosował to jako nauczanie. Ale stało się to dla mnie na tyle zachętą, że postanowiłem, że i powiedziałem dzisiaj pastorowi wcześniej przez telefon, że właśnie czymś takim chciałbym się z wami podzielić. I chwała Jezusowi, że możemy studiować ze Słowa Bożego. Miałem kiedyś przyjaciół, każdy z was miał kiedyś swoją klasę. Chodziliśmy do szkoły. Miałem kolegę, który nazywał się Krzysiek. W domu Krzyśka zawsze świeciła się tylko jedna słaba żarówka. Zawsze firanki śmierdziały papierosami. Zawsze było jakoś tak ciemno, jakoś tak brudno i jakoś tak strasznie biednie. Jakieś tandetne plakaty na ścianach. I Krzyśek zawsze chodził w tej samej bluzce i w tych samych spodniach.
i nosił te same trampki, aż mu się nie rozleciały i ktoś mu nie podarował następnych. Innym moim kolegą z klasy był kolega, który nazywał się Janusz. Tata Janusza był zupełnie kimś innym. Tata Janusza był chrześcijaninem. W domu Janusza zawsze były ładne zabawki. W domu Janusza było jakoś tak jasno. W domu Janusza nie trzeba było mówić głośno dzień dobry, a gdzieś tam z pokoju ktoś odburknął bry. Ale kiedy się do niego wchodziło, to jego tata zawsze przychodził zobaczyć, kto przyszedł. Pytał się, jak się nazywasz, kim jesteś, skąd jesteś. To były dwa zupełnie inne domy. I nie pieniądze je różniły, a różniło je to, do kogo po pomoc uciekali rodzice moich kolegów. Tata Krzyśka uciekał do butelki, kiedy tylko coś mu nie wychodziło. A kiedy mu wychodziło, też do butelki szedł się cieszyć. Kiedy nic się nie działo, to pił z tego powodu, że się nic nie dzieje, a kiedy była jakaś okazja, to upijał się dlatego, że była okazja. A okazja była zawsze. Chcę wam dziś powiedzieć, tam gdzie uciekasz, tam będą uciekać twoje dzieci. Tam gdzie uciekasz, będą uciekać twoje wnuki. Tam gdzie się chodzisz cieszyć, tam się będą chodzić cieszyć twoje dzieci, twoje wnuki. To, czym jesteś, widzi nie tylko Bóg, ale i ludzie. Często, kiedy idę przez trudny czas, mam sam czwórkę małych dzieci. Chcę, aby widziały moje dzieci, że modlę się o nie i że kiedy przygniata mnie ciężar, którego nie potrafię unieść, uciekam do jedynego, który może pomóc, do Pana Jezusa, że On jest moją ucieczką. Bo to nie jest tylko tak, że to psalmy mówią, Panie, ucieczko moja, a tak naprawdę to w życiu trzeba sobie samemu poradzić. Dlaczego ludzie uciekają nie do tego, co jest Bogiem? Jeszcze potrafimy zrozumieć, że robią to ludzie, którzy nigdy nie znali Boga, ale jakże często, i Bóg nie wstydził się o tym powiedzieć nam w Biblii, Duch Święty, z którego natchnienia to słowo powstało, pokazał nam taką sytuację w Biblii, do której zaraz przejdziemy. Dlaczego ludzie lubią czcić to, co widzą? Co możemy nauczać kazalnicy naszego zboru, aby twoje i moje życie było wolne od bałwochwalstwa, ponieważ wiem, że ty i ja chcemy czcić jedynego, prawdziwego Boga. Chcemy czcić Pana Jezusa. Amen? To jest nasze pragnienie. Nikt z nas, przynajmniej nikt, kto chociaż jedną kartkę Biblii w życiu przeczytał, nie powie, a mi wszystko jedno byle działało. Tak nie jest. Dlaczego czasem ludzie lubią czcić to, co widzą? Dlaczego chcą to ozdabiać, złocić? Gotowi są znienawidzieć nawet żywego człowieka, jeśli by im chciał ruszyć to, co czczą. Jakąś figurę, jakiś ideał. Bo wiecie, bałwochwalstwo niekoniecznie opiera się o figury. Gdyby się opierało o figury, byłoby łatwiej. Ono w sercu ma swój korzeń. Bałwochwalstwo ma jakby charakterystyczną cechę, że stawia przedmioty ponad to, co duchowe. Że człowiek stoi za czymś, zamiast iść za Panem Jezusem. Kiedy Pan Jezus powiedział, aby iść za Nim i dał nam taką obietnicę, że ten, kto za Nim chodzi, będzie zawsze tam, gdzie On jest, bo ten, który za mną idzie, mówi, po prostu będzie w Jego obecności. Jest wiele miejsc Słowa Bożego, którym Pan Jezus pokazuje nam tą prostą prawdę, że chce, abyśmy za Nim szli, abyśmy przy Nim byli. Biblia już w Starym Testamencie opisuje sytuację ludzi wędrujących przez pustynię, którzy doświadczyli tylu Bożych błogosławieństw. Mieli jedne z najpotężniejszych świadectw, jakie można było usłyszeć na temat Boga. I coś się stało w ich życiu i nagle przestali się modlić do jedynego prawdziwego Boga, a zwrócili się do pozłocanego cielaka. Nie wiadomo, z jakiego powodu, ktoś powie. W jaki sposób chciałbym dziś nauczać? Przychodzi bałwochwalstwo w nasze życie
W jaki sposób to, bo my musimy pamiętać, musimy przypominać sobie, że nasze oczy muszą być zwrócone na Pana Jezusa. Ponieważ tam, gdzie my się kierujemy, jeśli jesteś głową Twojego domu, jesteś mężem, to Twoje dzieci Ciebie widzą. Jeśli jesteś mamą, Twoje dzieci Ciebie widzą. Może sama wychowujesz dzieci, może sam się borykasz z czymś. Ważne jest, dokąd zwracamy nasze oczy i ważne jest, byśmy spotkali tego, o którym dziś było powiedziane, że rozwiązuje pokutny wór i napełnia życie radością. Co za wspaniała rzeczywistość, niedostępna dla ludzi tego świata. Żyjemy w czasach wielkiego zniechęcenia. Żyjemy w czasach wielkiej depresji. Ja nieraz braciom powtarzam, że dzisiaj to nawet zwodzić byłoby już trudno ludzi, bo ludziom już jest tak wszystko jedno. Czasami w kościele można by było, czy w zborze rozłożyć jakieś broszury buddystyczne i niektórzy by ją tylko przesunęli, żeby było gdzie usiąść. Bo już im wszystko jedno. Kiedyś by dochwycili, pobiegli do pastora. Pastorze, a co to jest tutaj? Zobacz, ktoś mówi, że to... Dzisiaj ludziom jest wszystko jedno. Tylu ludzi spotykam, którym naprawdę wszystko jedno. Mówią, słuchaj, nie ma nadziei, nie ma szansy, nie ma do kogo się zwrócić. Otwórzmy dzisiaj drugą Księgę Mojżeszową i zobaczmy na Słowo Boże, aby stało się to dla nas takim pouczeniem, posileniem ten niedzielny poranek, byśmy wiedzieli, w kogo wpatrywać się, za kim iść i byśmy nie dali się ściągnąć z naszej właściwej drogi, ponieważ świat nie rozumie, jak to jest, że w naszych domach jest radość, kiedy jej nie ma. Pamiętam, jak jeden przyjaciel mój przyjechał z zachodu pierwszy raz do Polski. Wiecie, jaki był jego wniosek po kilku miesiącach pobytu tu? On mówił, właśnie śmiejąc się, rodzaje ludzi. Pijacy, wariaci i chrześcijanie. Nie wiem, czy to był sprawiedliwy wyrok, czy nie, ale zacząłem myśleć o tym, co powiedział. Przeczytajmy druga Księga Mojżeszowa, 32 rozdział od pierwszego wersetu. Druga Mojżeszowa, 32 rozdział od pierwszego wersetu. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem, zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Może do tego miejsca. Oto, co się stało tam na pustyni. Co sprawiło, że ludzie, którzy chodzili za Bogiem, którzy widzieli, jak Bóg przeprowadził ich przez tyle niebezpieczeństw, nagle czczą coś, co ja nie wiem, jak nazwać, jest po prostu ohydą. Czy wyobrażacie sobie, bracie, siostro, po tylu latach czytania Biblii, czy zmusiłby was ktoś jeszcze, żeby do obrazu się pomodlić? Ja bym nie potrafił już.
I ja bym nie wiedział jak. Umarłbym chyba pod tym obrazem, abym się bał coś powiedzieć. Po prostu cała moja świadomość została tak zmieniona przez tą cudowną księgę, że to nie jest kwestia doktryn, wiecie, bo czasami się pytamy ludzi, czy Jezus jest Bogiem i wszyscy, amen, amen. A dlaczego? No amen. Ale w tym wypadku tutaj to nawet nie jest kwestia moich doktryn. Ja nie dlatego powiem amen, ponieważ no wypada, żebym powiedział amen, przecież nie powiem, że się do obrazu pomodlę. Ale ja naprawdę w moim sercu zaszła taka zmiana, odkąd się nawróciłem, że ja całym sobą czuję, że On jest wszędzie i że po prostu w każdym miejscu mogę się do Niego zwrócić, na ziemi, pod ziemią i gdziekolwiek bym był. Kiedyś zastanawiałem się, jaki jest powód bałwochwalstwa w życiu ludzi. Pewnego razu, kiedy podróżowałem po Kaukazie, pamiętam, zabrałem wtedy zdjęcie mojej żony i mojego synka i wszędzie tam, gdzie w pokojach, gdzieś u braci, w różnych rodzinach mieszkałem na Kaukazie, sobie kładłem to zdjęcie. Jeden człowiek wszedł do mojego pokoju, gdzie mnie przyjmował, przygląda się tak, mówi, to brata żona. Ja mówię, tak. A to brata syn, tak. Brat ich musi bardzo kochać. Ja mówię, bardzo ich kocham. Ale są tak daleko, że chociaż sobie zdjęcie postawię. I wtedy mnie olśniło, skąd się bałwochwalstwo bierze. Jak człowiek jest tak daleko od Boga, że już nie potrafi Go odczuwać, to sobie chociaż zdjęcie postawi. Co sprawiło, że ci ludzie dopuścili się tego? Jaki był ich problem i jak my możemy tego uniknąć w naszym życiu? I chciałbym pokazać dzisiaj w czasie tego nauczania 7 istotnych szczegółów, które po pierwsze, ponieważ nie chcę bałwochwalstwa uczynić głównym tematem, gdyż ja wierzę, że staję tu po to, aby zwiastować przede wszystkim Pana Jezusa. Aczkolwiek czasami nauczając musimy powtarzać pewne terminy więcej niż raz. Chcę powiedzieć, że 7 miejscach, czy 7 rzeczach, które widzę tutaj, w tych wersetach, które przed chwilą przeczytaliśmy, które pozwolą zobaczyć nam, jak bałwochwalstwo stało się przekleństwem, w jaki sposób my możemy go uniknąć i co się stało z tymi, którzy przecież byli bardzo blisko Boga i naprawdę szli za Nim. Jeżeli macie nadal bracia, siostry, przyjaciele, otwarty tekst, którego czytaliśmy, otwórzcie z powrotem, wróćmy do 2 Mojżeszowej, 32 rozdział, czytaliśmy od 1 do 8 wersetu. Zwróćcie uwagę na pierwszy werset i na pierwszą rzecz, o której chcę powiedzieć. Czy pierwszy problem, który stał się wynikiem tego, co stanie się potem, wynikiem wizyty bałwana w obozie Izraela. Pierwszy problem. A gdy lud, co? Widział. A gdy lud widział, pierwszy werset. A gdy lud widział, co widział? Powiem inaczej, kiedy stracili z oczu Mojżesza, nie mieli na kogo patrzeć. Stracili z oczu tego, który to wszystko jakby organizował, działał, był tym, przez którego działał Bóg. A gdy lud widział, a teraz już nie widział, bo go nie mieli, stracili go z oczu. W Nowym Testamencie, kawał czasu później, według historii, na wzburzonym jeziorze pewnego dnia, apostołowie zobaczyli idącego po wodzie naszego Pana. I ten najbardziej gorliwy z nich powiedział, pozwól mi przyjść do Ciebie po wodzie. A Pan powiedział co? Chodź, żaden problem. Jezus chodził po wodzie, ponieważ czymże jest ziemia? Podnóżek stóp Jego. Chodził po wodzie, ponieważ Jezus to był Jezus. Ktoś powie to wbrew fizyce, czy wbrew naszej fizyce. 2 razy 2 jest ile? 4, tak? Dla Pana Boga 2 razy 2 jest tyle, ile Pan Bóg chce. I powiem Wam, że tak teologicznie to jest prawda i nieprawda w gruncie rzeczy. Bo Bóg szanuje nasze zasady. Bóg nie jest magikiem. Ale tutaj jest pewna inna lekcja. Piotr zaczyna iść.
I każdy z nas, kto studiował ten fragment Słowa Bożego, wie, że kiedy przestał patrzeć na Jezusa, kiedy stracił go z oczu, to zaczął co? Tonąć. Ponieważ zwrócił uwagę na inne okoliczności niż sam Pan Jezus, który powiedział: chodź do mnie w tej sytuacji, która jest teraz, chodź do mnie w tych okolicznościach, które dzieją się wokół. Ty po prostu chodź do mnie, a jak idziesz do mnie, to reszta nie jest istotna. List do Hebrajczyków. W Hebrajczyków 12, dokładniej, 2-3 werset, posłuchajcie, uczy nas i mówi: patrujmy się w Jezusa, który jest twórcą naszej wiary i ją doskonali. On to zamiast zapewnionej mu radości wziął krzyż, nie myśląc o jego hańbie, i zasiadł po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który tak wielką wrogość wycierpiał od grzeszników, abyście się nie zniechęcili, złamani na duchu. Oto ważny werset dla twojego i mojego życia, bracie, siostro, przyjacielu. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest tak zawsze, jak jest dzisiaj. Ja wiem, że dzisiaj przyszliśmy tu wszyscy i ściskamy się, podajemy sobie ręce, mamy tą maskę numer 5, alleluja. Ale jutro będzie trudniej. Chodzimy po ziemi wszyscy i wiemy, że... I ja wiem, że wielu z was tutaj idzie przez trudne chwile. Niektórzy z was, wiem, że się uśmiechacie i śpiewacie Panu i chwała Jemu. I Jemu to kładcie pod nogi, ponieważ On jest tego godzien. Ale wiem, że przyjdzie w życie taki moment, kiedy człowiek się zastanawia, czy stanąć za Panem, czy stanąć za tym, co proponuje ten świat. Ja wiem, że dzisiaj w niedzielny poranek, siedząc w zborowej ławeczce czy na krzesełku, oczywiście, że wybierzemy to, co mówi Pan Jezus. Tylko czy wybierzemy to jeszcze w poniedziałek? Czy wybierzemy to wieczorem we wtorek? Czy w nocy w środę będziemy dalej tego tacy pewni? Dlatego jest ważne nauczanie, podejmowanie decyzji, poznawanie Pana Jezusa. I Słowo Boże uczy nas: wpatrujcie się w Jezusa, abyście się nie zniechęcili, nie złamali, ponieważ wszystko inne jest zmienne, wszystko inne nie jest pewne. To osobiste poznanie Pana Jezusa jest cudem. To ono zmienia wszystko. Bo naszych odpowiedzi czasami nie starczy. Człowiek zawiedzie wcześniej czy później, zacznie mu brakować siły albo zwyczajnie nie będzie mógł być obok nas. Ale Pan Jezus mówi, że On zawsze będzie koło nas. Że zawsze nas będzie wspierał. Kiedy przyjdzie trudny czas, mamy w tym wersecie wielką prawdę i ostrzeżenie Słowa Bożego. Wpatrujcie się w Jezusa, abyście się nie zniechęcili, nie złamali. To, co widzialne na tym świecie, to nie jest nasz Jezus. To, co widzialne na tym świecie, się przemienia i zmienia. W tym nie można kłaść swojej ufności. Im więcej lat chodzę za Jezusem, widzę różnicę. Pamiętam, gdy się nawróciłem, jeden z najlepszych moich kolegów sklnął mnie, przeklął i jeszcze dostałem od kolegów za to. Sponiewierali mnie. I nie widzieliśmy się około 10-12 lat może. Nie pamiętam już teraz. Ale wiem, że jakiś czas później spotkaliśmy się, umówiłem się z nim na taką rozmowę, że pojedziemy na kawę. I wiecie, kiedy było dzień po nawróceniu moim, między nim i mną właściwie nie było widać różnicy. Wyglądaliśmy tak samo. Dzień po zasianiu nasionka też czasem nie widać jeszcze różnicy. Ale 10 lat po tym, gdy ktoś zasieje nasionka, a ktoś nie zasieje, już widać. On wyglądał 10 czy tam 12 lat później, jakby był ode mnie o co najmniej dekadę starszy. Zniszczony życiem, papierosami. A razem przecież byliśmy pierwszy raz w zborze. Ja zdecydowałem się pójść za Jezusem. On zdecydował, że to są brednie i gdzieś tam doczytał się, jakieś błędy w Biblii znajdował. Gdzieś tam podobno to było tak, jakoś Biblia sobie przeczyła. Ja widziałem jedno, że ja poszedłem za kimś, kto mnie nie zawiódł. I tak mi go żal było. Ponieważ on poszedł za mrzonkami, które się rozwiały i został sam. Nam, którzy nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne, to bowiem, co widzialne, trwa do czasu, natomiast to, co niewidzialne, trwa wiecznie, mówi nam drugi list do Koryntian. Jeśli twoim Bogiem jest to, co widzialne, to, co zmienne, to twoim Bogiem nie jest ten Bóg, który powinien nim być. Twoja wiara wtedy nie jest wiarą w tego, którego powinieneś wierzyć, ponieważ wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, co widać.
Tak? Czego nie? Nie widzimy. Dokładnie. Cieszę się, że uważacie. Pamiętam, jak kiedyś powiedziałem w zborze, tak na marginesie, powiedziałem, chwała Bogu, otwórzcie wasze Biblię na 151 psalmie, byście słyszeli ten szelest. I po chwili dopiero wybuchy śmiechu były. Ale najśmieszniejsze było to, kiedy po nabożeństwie był jeden brat, który był przekonany, że ja się pomyliłem i zaczął mi tłumaczyć, że nie ma psalmu 151, a jako pastor powinienem o tym wiedzieć. Strasznie się trudno wtedy tłumaczyć. Nasza wiara nie może się opierać na tym, co widzimy. To, co widzialne, stało się tutaj problemem dla Izraela. Ponieważ lud widział, a gdy lud widział, zaczął kombinować nad tym, co widzi. Kiedy nasza wiara opiera się na jakimś liderze, ponieważ ktoś coś mówi i jest na pewno nieomylny, a nie na Słowie Bożym i na zaufaniu Panu. Jeśli nasza wiara opiera się na obrazie jakiejś świętej rzeczy, to jest to wiara nieprawdziwa, zawodna. Czasem ludzie nie potrafią się modlić i wymyślają sobie różne sposoby, zamiast zwyczajnie z serca skierować się do tego, który widzi i słyszy wszystko i o którym psalm 139 mówi, ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, znasz moją myśl z daleka. Bóg mówi, zanim coś powiesz, ja już wiem, co chcesz powiedzieć, ja się cieszę po prostu tym, że przychodzisz do mnie. Nasza wiara musi się opierać na niewidzialnym Bogu, który zawsze i wszędzie jest blisko i jest wierny temu, co powiedział. Wierząc w to, co widzialne, to nie jest nasz Bóg. Czy taką właśnie jest twoja wiara? To, co widzialne, przemija. My jesteśmy nie widzący, a wierzący. Zgadzacie się? My nie jesteśmy tymi, którzy mają dowody, ale tymi, którzy uwierzyli. A właściwie nie sposób po iluś latach chodzenia z Panem Jezusem nie mieć dowodów. Zauważyliście? Moja wiara już nie tylko się opiera na tym, że ja mówię, no wierzę. Panie, wierzę. Ale po tym wszystkim, co przeżyliśmy, po tym, jak Bóg uzdrawiał moje dzieci, jak Bóg prowadził moją rodzinę, jak Bóg zaopatrywał, zacząłem wierzyć taką rodzajem wiary, która już prawie, wiecie, Biblia o niej mówi, że można wierzyć w niewidzialnego Boga, jakby się Go widziało. A więc lud zobaczył i to był jego problem. Patrzyli i zaczęli kombinować. Spoglądali, zaczęli myśleć nad tym, co widzą. A czasami nie można myśleć nad tym, co się widzi, ponieważ Bóg widzi to inaczej. Drugi problem, przez który pojawia się bałwochwalstwo w naszym życiu, bardzo sprytnie zresztą, jest tutaj powiedziane, posłuchajcie teraz uważnie, nadal pierwszy werset, że Mojżesz opóźniał zejście z góry. Czyli nie działo się to, co się powinno dziać. Poczucie czasu Izraelitów i u Boga bardzo się różniło. I widać to zresztą też i w Nowym Testamencie, kiedy patrzymy na Łazarza, albo inaczej na to, jak Pan Jezus do niego szedł. Pamiętacie tę sytuację? Już nie mówiąc o tym, że był za bardzo niezrozumiany przez swoich uczniów w tej sytuacji. Pan Jezus się nie śpieszył. Pan Jezus chciał, aby chwała Boża była objawiona w pełni. Tutaj Mojżesz opóźniał zejście z góry i naród to widział i zaczęli kombinować. Ale i tutaj Słowo Boże nas o czymś uczy. Chcę wam coś powiedzieć. Może jesteś tutaj dzisiaj i nie od razu widzisz to, co chciałbyś zobaczyć. Może jesteś mamą i twój syn się stacza, albo twoje dzieci, i mówisz, Boże, żeby się dziś nawrócili. I jeszcze ciągle tego nie widzisz. I zaczynasz myśleć, a może ja się nie tak modlę? A może to nie ten Bóg? Różne dziwne rzeczy ludzie myślą. A może jesteś kimś, kto się modli o zdrowie? I modlisz się o to zdrowie, a tutaj nie ma, jakby Pan Jezus nie chciał. A może Pan Jezus ma dla ciebie lepszą okazję? A może chwała Boża bardziej się objawi?
I przyjdzie dzień, kiedy będziesz wielkim świadectwem, a chwała Boża będzie widzialna dla innych. Takie coś doświadczaliśmy w naszym życiu osobistym, w naszej rodzinie. Powiem wam tak, kiedy nawróciła się pierwsza osoba w moim domu, to był mój dziadek rodzony, który nie utrzymywał wcześniej kontaktu z rodziną, ponieważ wiele lat wcześniej rozwiódł się z babcią. Rodzina żyła jak pies z kotem, jeśli chodzi o dziadka. A dziadek był ordynarny, egoistyczny i zły. I nikt z nas, kiedy mnie rodzice mówili o nim, ja jako dziecko rosłem w przekonaniu, że to musi być najgorszy człowiek na świecie, ponieważ historie, które o nim słyszałem, były najgorsze na świecie. I pewnego dnia miałem 16 lat, a dziadek przyszedł do naszego domu. Ja otwarłem drzwi, bo mój tata akurat go trochę grypa męczyła. I patrzę, jakiś facet stoi, mówię, dzień dobry panu. On mówi, ty mi pan nie mówi, ja jestem twój dziadek. Ja się patrzę, takie oczy. Pierwszy raz dziadka widziałem. A on wszedł do domu, zamknął się w pokoju z moim tatą. To jest taka ważna część mojego świadectwa. Być może kiedyś wam to opowiadałem, nie wiem, może to mówiłem, jak tu byłem ostatnio. Ale chcę coś wam powiedzieć o czekaniu. Porozmawiał z moim ojcem i w ten dzień, kiedy mój dziadek wyszedł, po 25 latach nieobecności w naszym domu, mój tata zmarł w nocy. Usłyszał parę godzin przed śmiercią coś, o czym ja w ogóle nie miałem pojęcia. Ja byłem pewny, że dziadek go musiał otruć. Myślę, 25 lat go nie było, a wyszedł i tata umarł. Pojechałem do dziadka i wziąłem się za dziadka. Mówię, co ty zrobiłeś? I wtedy usłyszałem pierwszy raz w życiu coś, czego nigdy do tej pory w taki sposób nie słyszałem. On mówi do mnie, synu, wszystko, co o mnie słyszałeś, to jest prawda. Ja byłem strasznie złym człowiekiem, ale Pan Jezus Chrystus przyszedł w moje życie, zmienił mnie i zaczął mi o Jezusie opowiadać. Ja się na Niego patrzę. To ten dziadek, o którym mówili, że klnie, rozrabia, bije się, trener boksu, podobno agresywny. A on ma oczy jak baranek dobre, patrzy na mnie z taką miłością i patrzę, a on wierzy w to, co mówi. On mówi o Jezusie. Zaprosił mnie na nabożeństwo. Pojechałem na takie spotkanie grupy domowej. Wiecie, siedzimy na tym spotkaniu grupy domowej. Obiad podali, taki rosół. To było takie fajne, niedzielne spotkanie. Ja tak patrzę na mojego dziadka, myślę, to musi być jakaś lipa, jakieś oszustwo. Tym ludziom trzeba powiedzieć, kto to jest. Ten człowiek jest po rozwodzie. Rodzinę rozbił. Grzesznik. Powiem wam jeszcze, że przed wyjazdem do dziadka poszedłem do takiego sklepu Arts Christiana i kupiłem taki wielki krzyż. I w tym krzyżu siedziałem, żeby wszyscy wiedzieli, ja z kociarzami nie mam nic wspólnego. Ja jestem z właściwego miejsca. Siedzę z tym krzyżem, obiad jedli i myślę, ja muszę powiedzieć im o tym. Myślę, ja mu dam po obiedzie. Kiedy skończył się obiad, ja do tych ludzi mówię, słuchajcie, ja muszę coś powiedzieć. Ja nie jestem z was, wy jesteście wspaniali ludzie. Ja widzę, jak wy śpiewacie, jakie pieśni, jakie modlitwy. Ale ten człowiek to jest bandzior. On jest po rozwodzie, on jest taki, taki, taki. Wszystkie brudy rodzinne przed nimi położyłem. Wiecie, oni zamiast go wyrzucić, wyłączyć, ekskomunikować, oni zaczęli mówić, halleluja, chwała Bogu, Bóg jest dobry. Ja myślę, nie moje towarzystwo. Poszedłem na dół i sobie myślę, ci ludzie są nienormalni. Dzisiaj rozumiem, że wiecie, czemu oni mówili halleluja? Że Bóg może takiego grzesznika zmienić. Bo jak ja im wyciągłem, kim on był, to mogli chyba tylko halleluja powiedzieć. A ja myślę, co to jest? Wiecie, dziadek za mną wtedy szedł. Ja mu mówię, słuchaj, ja ciebie nienawidzę z całego serca. A on się rozpłakał tam na dole na ulicy i mówi do mnie, wiesz co? Pewnego dnia, synu, będziesz służył Jezusowi i będziesz głosił Jezusa. Ja mówię, nigdy, po trupie moim, twojego Jezusa nie będę głosił. Jest jeden prawdziwy. On mówi, synu, mów sobie, co chcesz i wierz go, ile chcesz. A mnie Bóg powiedział, że będziesz. Ja sobie myślę, no pięknie, z Bogiem rozmawia mój dziadek. Wiecie, dla mnie to brzmiało. Ja mówię, nienawidzę cię i posłuchaj, mam do ciebie jedną prośbę. Więcej kociarzu do naszego domu nie przychodź. My ciebie nie chcemy i ci to mówię w imieniu babci, mamy i moich sióstr. Nigdy więcej nie przychodź do naszego domu. I dziadek się rozpłakał tam na ulicy.
Ja mówię, nigdy więcej nie jesteś naszą rodziną. Idź do swoich kociarzy do góry. Bo nam, tam wiecie, na Żywiecczyźnie, Bielsko, Żywiec, skąd pochodzimy, tak nazywają wierzących. Kociarze to są. I miałczą za nim. Za dziadkiem też miałczali. I zostawiłem go tam i jedno ostatnie słowo on powiedział. Pewnego dnia będziesz głosił imię Jezusa. Myślę, jeszcze czego? Nigdy. Minęło wiele lat, wiecie, to bym tu całą godzinę zajął, żeby swoje świadectwo opowiedzieć. Minęło dokładnie 5 lat od tamtej pory, kiedy ja się nawróciłem. Po 5 latach. Dziadek rzeczywiście, tak jak żeśmy powiedzieli, zerwaliśmy z nim kontakt i nie było z nim kontaktu. Nawróciłem się, ożeniłem się, chodziłem na nabożeństwa, mijał rok po moim nawróceniu, a ja nie pamiętałem tamtej sytuacji. Ja nie wiem, czy to Pan sprawił, czy co, ale pamiętam, w piątek rano poszedłem się modlić i na modlitwie nagle mnie, wiecie, olśniło. Przecież ja mam wierzącego dziadka. Ja się modlę o rodzinę, a tu dziadek jest wierzący, o którym ja zapomniałem, bo to było parę lat minęło. Pojechałem szybko po żonę do pracy, mówię, słuchaj, ja ci nigdy jednej rzeczy nie powiedziałem. Tego człowieka nie było ani na naszym ślubie, on jest od rodziny daleko, nie mamy kontaktów, ale ja mam wierzącego dziadka. Musimy jechać go znaleźć. Jak go znaleźć, gdzie on jest? Mniej więcej wiedzieliśmy, w którym mieście mieszka. Pojechaliśmy. Znaleźliśmy zbór. Facet przed zborem trawę kosił. Podchodzimy do niego i mówimy, szukamy takiego i takiego. On mówi, wie pan, ja pana nie znam. Tak popatrzył na mnie, no nie mogę dać panu adresu, ja nie wiem, kto pan jest. Nie mamy zwyczaju dawać adresu. Ja mówię, w porządku, rozumie, czy może mi pan dać? Chociaż osiedle niech mi pan powie, na którym mieszka. No to osiedle powiedział. Pojechaliśmy na to osiedle, stoimy, wiecie, na tym osiedlu, same bloki. Teraz szukaj, gdzie dziadek mieszka. Idzie taka babula z torbami. Ja mówię do mojej żony, spytam tej kobiety. On tak, wiesz, no, tyle ludzi. Podchodzę do niej, mówię, wie pani co, nie wie pani, gdzie mieszka do Albin Kulec? Ona tak mówi, patrzy, no mówi, tutaj to okno, mówi. Podchodzimy do drzwi. Zastukałem drzwi. Otwiera starsza pani. Ja wiecie, mówię, witam, ja się nazywam Mirek Kulec. Chciałbym zobaczyć Albina Kulca. Ona mówi, proszę pana, to jest niemożliwe. Jak to niemożliwe? Ja muszę. Proszę pana, jest to niemożliwe, ponieważ Albin Kulec nie chodzi ani nie rozmawia. Leży w łóżku w ciężkim stanie. Ja mówię, ale ja muszę go zobaczyć. I zacząłem naciskać na nią. No ona w końcu ustąpiła i mnie wpuściła. Wchodzę tam do domu, on rzeczywiście w łóżku leży. Ledwie, ledwie podniósł głowę i takim słabym głosem patrzy na mnie, poznał mnie, patrzy na moją żonę, nigdy jej nie widział wcześniej. Pyta, synu, a co ty tu chcesz? Wiecie, mnie wszystko popuściło, jak go zobaczyłem. Jak przypomniałem sobie krzywdę, którą mu zrobiłem. Mówię, dziadek, mówię, ja w tamtym roku życie Jezusowi oddałem. Tak jak ty powiedziałeś, służę Jezusowi i przyszedłem cię prosić o przebaczenie. Wiecie, co się stało? W ciągu ułamka sekundy mój dziadek został całkowicie uzdrowiony. Zerwał się z łóżka i zaczął chodzić po całym pokoju i mówić aleluja, aleluja, aleluja. I dziękować Bogu. I potem, wiecie, kiedy się już uspokoił i usiadł biedak, to płakał i się śmiał i patrzył na mnie, o chorobie w ogóle zapomniał. I po raz pierwszy w historii mojej rodziny, bo u mnie ja nie pochodzę z wierzącej rodziny, nie było zwyczaju, żeby ojciec z synem usiedli, wypili kawę, herbatę, porozmawiali. Pierwszy raz w historii mojej rodziny, stary Kulec i młody Kulec siedzieli razem, pili herbatę, rozmawiali o Jezusie. I wtedy usłyszałem te słowa o czekaniu i dziadek mówi do mnie, synu, ja się 5 lat modliłem. Ja czasem już wątpiłem, czy Bóg ciebie znajdzie. Ale wierzyłem w głębi serca, że Bóg cię znajdzie. I dziś jestem gotowy pójść do domu, ponieważ ja wiedziałem, że ty będziesz głosił Ewangelię. Parę miesięcy później poszedł do domu
do swojego Pana w niebie. Pana, który mu wybaczył trudne i niezbyt dobre życie, jak temu łotrowi na krzyżu. A mnie dał lekcję, że Bóg jest pełny łaski. Ale chciałem, o czym mówię teraz. Mówimy o drugim powodzie przyjścia bałwochwalstwa w życie. Lud widział, że Mojżesz zwleka, że Mojżesz opóźniał zejście z góry. Słowo Boże powiada nam: czekaj na Pana. Bądź mężny, umocnij swe serce. Czekaj na Pana, mówi psalm 27, werset 14. Inny psalm, 37, 34 werset powiada: miej nadzieję w Panu. Strzeż drogi Jego, On Cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Co nam mówią te dwa wersety z psalmu? Te dwa wersety z psalmu mówią: czekaj, miej nadzieję w Panu. Poczekaj, ponieważ Bóg ma dla Ciebie swoje rozwiązania. Amen. Poczekaj, ponieważ Bóg ma dla Ciebie swoją wolę. Dla każdego z Was w tym miejscu Pan Jezus ma plan dla Twojego życia. Dla każdego z Was. Dosłownie Biblia mówi tu w tych psalmach: czekaj i strzeż drogi Jego. Wiecie, chyba najpiękniejsze słowa o czekaniu na Pana są zapisane w 37 psalmie, 4 werset. Znacie go na pamięć. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Rozkoszuj się, nie kombinuj, co będzie. Nie próbuj zwracać się do innych źródeł. Rozkoszuj się. Bóg mówi: mną się rozkoszuj. A ja wiem, co Tobie trzeba. Ja Ci dam. Czekając na Pana, nie wolno nam dostosowywać Boga do siebie. Rozkoszuj się Panem, a On w odpowiednim czasie da Ci odpowiedź. Nie rozkoszuj się tym, co daje. Rozkoszuj się Panem. Widzicie, czas był problemem dla Izraelitów z powodu Bożego milczenia, czy z powodu tego, że Mojżesz zwlekał z przyjściem. Sami sobie przygotowali odpowiedź. Oto często powód zaangażowania w zgubne i głupie sprawy przez chrześcijan w ich życiu. Nie czekamy na Pana. Sami sobie tworzymy Bożą wolę. I w miejsce Pana pojawia się bałwan, za którym idziemy. Czas był ich problemem. Czy jest Twoim? Znałem ludzi, którzy mieli wspaniałą służbę z dziećmi. I nie wiem, kiedy najpierw jemu, a potem jej strzelił do głowy pomysł, żeby wyjechać na zachód do pracy. I przyszedł do mnie ten człowiek i mówi do mnie: muszę jechać na zachód do pracy. To jest, wiesz, modlimy się o to. Ja mówię: uważaj, bo ja coś czuję, że wy się o to nie modlicie, tylko mówicie, że się modlicie. Ja oczywiście nikomu tutaj dzisiaj nie próbuję powiedzieć, że ty się nie modlisz. Być może jesteś człowiekiem, który się modli i Pan ci kazuje gdzieś jechać. Ja do nikogo dzisiaj nie mówię. Ja mówię o tamtych ludziach. On mówił, że się modli, ale on się nie modlił. Wiecie, co on robił tak naprawdę? Przyzwyczajał się do tej myśli. Przyzwyczajał się do momentu, aż mu przeszło przez gardło, że Bóg tego chce. I wtedy zaczął oszukiwać ludzi, że właśnie to tak to jest. Zrujnował ten człowiek swoje małżeństwo. Przekonał własną żonę, że Bóg chce ich wyjazdu na zachód. Jakiś czas temu wrócili i mają mniej niż mieli wcześniej. Pewnego dnia byłem kapelanem więziennym. Ludzie, ja jestem w połowie kazania. Pewnego dnia byłem, ale streszczę się, pastorze. Pewnego dnia byłem kapelanem więziennym, wiecie, i miałem taki przywilej, że byłem pod ręką. Uważam, że jednego z najlepszych więziennych kapelanów, który ze mnie zrobił pastora i nauczył mnie modlić się. To był człowiek, potrafił przyjść rano, bardzo dziwny człowiek, trudny do lubienia tak od razu. Dopiero jak go bliżej poznałem, to go pochowałem. Gdzie on potrafił rano przyjść: wstawaj, grubaśnie, mówi, śpisz za długo. Jak tak można do ludzi mówić? W moim zborze tak nie mówiło do ludzi. Mówi: takich misjonarzy jak ty my nie potrzebujemy tutaj w Estonii. Mieszkaliśmy wtedy z moją rodziną w Estonii. Ja się uczyłem wtedy być pastorem. Mówi: takich jak ty nie potrzebujemy. Mamy takich napęczki, mówi, jak ty. Hotele, jedzonko. Siedzisz się, tuczysz się. Dobrze ci się u nas żyje. No ja niestety zawsze byłem duży chłop. No. Mówi: wziąłbyś się do roboty. I cały czas, wiecie, słyszałem, że nie robię tyle, co trzeba. Starałem się, jak mogłem, i zawsze było nie tak. Aż wpadł mi pomysł, wiecie, jakbyście widzieli wtedy moją minę, jak Grinch wyglądał. Wpadł mi pomysł do głowy. Powiem mu, że Bóg mnie powołuje gdzie indziej. Bo on mnie nie puści tak.
Haruję, pracuję od rana do wieczora. Od 9 rano do 21 byłem kapelanem więziennym. 3 dni w tygodniu spędzałem w celach. Zachorowałem przez to na grzybicę. Ledwo uratowałem własne ręce od tej grzybicy. Nie spałem po nocach. Bez przerwy jakieś trzeba było kogoś jechać ratować, kogoś ubierać, kogoś ukrywać, bo go chcieli zabić. Od rana do wieczora więzienia, a jak nie więzienie, to ubieranie tych, co wychodzą z więzienia. Ciągle mi ktoś coś kradł, miałem tego potąd. Pojechałem sobie pod Kłajpedę tam był taki zborek. Ludzie, jaka ulga, wiecie, jak mnie tam przyjęli? Misjonarz z Polski. Nareszcie. Przyjęli. Brat z Polski, ja mówię tak, i brat tu będzie mieszkał, tak. Chwała Bogu, bracie, brat będzie usługiwał u nas w zborze. Wiecie, poczułem, że tu nic nie chcieli, nie trzeba było sprzątać, harować, ubierać, jeździć, starać się. Miałem głosić w niedzielę kazania, byłem nazywany misjonarz z Polski. A miałem ze sobą moją misję, która na moją osobę przyznawała 15 ton odzieży miesięcznie, więc bardzo byłem popularny w tamtym zborze. 15 ton odzieży, żywności, zabawek i to wszystko razem ze mną miało przyjść do tego zboru, więc mnie szanowali bardzo. A tamci mnie nie szanowali. Tamci mi mówili, że za mało robię. Wróciłem z Kłajpedy, załatwiłem sobie mieszkanie pod Kłajpedą. I mówię do żony, jadę do Georga powiedzieć, że jedziemy. Pojechałem rano na modlitwę i wiecie, coś przeżyłem niezwykłego. Modlę się rano, a Bóg czuje, jak do mojego serca zaczął przemawiać Pan. Czułem jakby od Pana takie, jeśli pójdziesz i zostawisz teraz Georga, jeśli zostawisz to, co ja rozpocząłem w Twoim życiu, to kończę moje dzieło nad Twoją osobą. Przestanę Cię uczyć. Chwilę mi się wystraszyłam, później, myślę, to ode mnie. To taka moja, ze mnie to jest. Pojechałem rano do Georga, do naszego pierwszego kapelana. Stanąłem pod drzwiami, wszystko sobie te kłamstwo ułożyłem, jak to powiem, że mnie Pan powołał, że w Kłajpedzie potrzeby i w ogóle. Stukam drzwi, wiecie, on otworzył drzwi, a ja zanim otwarłem moją buzię, żeby kłamać, on mi ją zatkał. I mówi, czy Bóg ci wczoraj na modlitwie i dziś nie przemawiał do twojego serca? Że jeśli mnie zostawisz, to on kończy nad tobą? Wynoś się do domu, jutro jedziemy do więzienia. I zaczasnął drzwi. Ja tam zostałem. Wróciłem do domu, włosy mi na głowie ze strachu stały. Mówię do żony, nigdzie nie jedziemy. Zostajemy tutaj. Wiecie, co się stało? Tamtego dnia nasz zbór liczył 3 osoby, które i tak zresztą zamordowali po jakimś czasie. W kolonii karnej. Pół roku po tamtym dniu. Nasz zbór miał, żeby wam całej tej historii nie opowiadać, 350 nawróconych więźniów. Był pierwszym zborem w byłym Związku Radzieckim, który otworzył szkołę biblijną i zaczął w środku, w kolonii karnej kształcić pastorów. I dzisiaj, do dzisiaj niektórzy z nich są pastorami. Rozkoszuj się Panem, a da ci czego sobie życzy serce twoje. Ja próbowałem po swojemu. Swojego cielaka zbudować i ze swoim cielakiem pójść. Ja dziękuję Bogu, że jest dobry, bo ja nie wiem, gdzie ja bym dzisiaj był. To był ich problem. Trzecia przyczyna pojawienia się bałwochwalstwa w naszym życiu to jest brak ufności. Bo oni powiadają nadal pierwszy werset. Nie wiemy bowiem, co się stało. Widzicie, ich wierność opierała się na tym, że Mojżesz był obok. Oni byli wierni tylko dlatego, że ktoś był z nimi. A bez Mojżesza ich wiara jakby przestawała istnieć. Ich wiara była tym, co czuli, co widzieli. Posłuchajcie, co powiem. Chciałbym się już streszczać. Największym problemem mężczyzn, jeśli chodzi o upadek, jest pożądliwość. Ale największym problemem kobiet, jeśli chodzi o upadek, są emocje. Mężczyzn gubi pożądliwość. Kobiety gubią emocje. Rzadko się zdarza, by mężczyzna przez emocje zgubnie skończył i rzadko się zdarza, by kobieta przez pożądliwość. Dotyczy to rzeczy, które widać albo czuć, a nie faktów. A fakty duchowe, a szczególnie fakty dotyczące obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu, to nie jest to, co widać. To nie jest to, co czujemy. Czasami to, co czujemy, nie jest tym, co chcielibyśmy.
Nasza ufność i miłość, przyjaźń do Jezusa nie może się opierać na tym, co widzialne, na czyjeś osobie. My nie możemy wieść pobożnego życia tylko dlatego, że dzisiaj tu wasi pastorzy siedzą. To jest tak jak wierność w małżeństwie. Jesteś wiernym mężem, to jesteś nim wtedy, kiedy twoja żona jest i kiedy twojej żony nie ma. Jesteś wiernym mężem, kiedy jesteś tutaj z nią w domu i zachowujesz łoże czyste, nieskalane i swoją wierność wtedy, kiedy jesteś 500 kilometrów od domu. Ponieważ wierność nie opiera się na tym, że żona patrzy, ale na tym, że ją kocham, tak czy nie? Podobnie z żonami jest. Po prostu wierność polega na tym, że kogoś kocham i bez względu na okoliczności. Wierność Jezusowi polega na tym, że bez względu na to, czy to jest w zborze, czy poza zborem, ja wędruję za moim Panem każdego dnia w tygodniu, chcąc być Mu wiernym. Nie możemy mówić w poniedziałek, no ja nie wiem, co się stało z tym Bogiem, no w niedzielę to czułem, a dzisiaj nie czuję. A więc będę żył gorzej. Wierność to nie to, co widać oczyma. Wierność to nie to, co słychać. Wiecie, co to jest wierność, bracia i siostry? Dzisiaj żyjemy w czasie, kiedy żadnej wierności nie ma. Uwierzcie, że dzisiaj niewierność jest w modzie. Ja jako kaznodzieja podróżuję i często śpię po hotelach. Niczym niezwykłym nie jest dla mnie, że dzwonią mi z propozycjami o 11 i 12 w nocy. Niczym nowym. Niewierność stała się modna. Wierność to stan naszego serca. To stan twego serca, tam gdzie jesteś. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim przyjacielem. Gdziekolwiek idę, cokolwiek czynię. I nie zamienię go na nikogo innego. Nie pójdę do astrologa, do wróżki, ponieważ nie wiem, co się stanie. Nie pójdę nie wiadomo gdzie, ponieważ Jezus nie chce mi dać tego, co ja chcę. Jezus jest moim Panem. To znaczy, że ktoś jest moim Panem. Czwarta przyczyna pojawienia się bałwochwalstwa to jest niewłaściwy lider. Widzimy w drugim wersecie, odpowiedział Aaron, zdejmijcie złote kolczyki. Przynieście waszą biżuterię, przynieście to wszystko do mnie. Gdzie brak dobrego przywódcy powoduje, że ludzie idą złymi drogami. Powoduje, że czynią głupie rzeczy. Brak biblijnego przywództwa powoduje, że Kościół staje się niebiblijny. Dobry przywódca jest ważny, dlatego warto się modlić o swoich pastorów, o diakonów, o kaznodziejów. Musimy być ostrożni, komu pozwalamy mówić, do naszych dzieci. Czasami do naszych dzieci przez telewizję czy dziwne inne rzeczy mówią ludzie, którym nigdy byście nie pozwolili z waszym dzieckiem porozmawiać. Często ludzie kupują książki, kasety z nauczaniem ludzi, którzy prowadzą ich na manowce, New Age, horoskopów, magii, nowych metod leczenia. Słyszałem, że są podobno zbory, gdzie homeopatię się praktykuje, astrologię. To jeszcze trochę piwiarnie chrześcijańskie zaczną otwierać. Brak dobrego lidera powoduje, że naród zaczyna błądzić. Imię naszego Pana brzmi Jezus. On jest osobą. On jest naszym Panem. Wiecie, cały świat chętnie rozmawia o bogach. Jak byłem w krajach arabskich, tam wszędzie o Bogu słyszałem. Na każdym kroku jest Bóg. Ale powiedz imię Jezus, a zobaczysz, o czym mówimy. Gdy dochodzimy do osoby Jezusa, nieliczni pozostają. Jezus jest naszym Panem. Jezus powinien być zwiastowany. Jak widzimy, powodę upadku w bałwochwalstwo był lider. Zamiast wskazać na Boga, powiedzieć, Bóg nas wyprowadził. Mojżesz przyjdzie, on zaczyna zbierać na nowego Boga. Czy słuchasz właściwego nauczania? Ja myślę, że to, że tyle Biblii jest na tym miejscu, też o czymś świadczy. Ludzie, którzy głoszą prawdę, nie powinni się gniewać, że ich ktoś z Biblią sprawdza. Mnie nie przeszkadza, że ktoś czyta, czy sprawdza w Biblii to, co ja mówię. I piąta przyczyna, która z tej wynika, to jest logika. Wiecie, w czym jest tutaj brak logiki? Trochę wam dam lekcję hebrajskiego, chcecie? Piąty i siódmy werset. Zwróćcie uwagę. Piąty i siódmy werset. W piątym wersecie Aaron powiada coś takiego. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał obwołać. Jutro będzie święto Pana. Słyszycie, co on tu mówi? I wiecie, jakie on słowo używa święto Pana? On używa tutaj słowa Jahwe Wahe, napisanego. Dokładnie sprawdzałem. On używa tu słowa Jahwe.
On to coś nazywa Jahwe. Dokładnie tego samego słowa, które jest użyte potem w 7 wersecie, kiedy jest mowa o prawdziwym Bogu. 7 werset również rzekł Jahwe do Mojżesza używa. Ktoś ma hebrajską Biblię, niech sobie sprawdzi. Co za ślepota. Jak można mówić, że to jest Jahwe? Jeżeli mogło się to przydarzyć jemu, może się przydarzyć nam. Pomyślmy, zanim zaczniemy rzeczy nazywać, że są od Boga. Bierze Boże imię dla czegoś, co przecież wie, doskonale wie, że jest niewłaściwe. 6 przyczyna. Wiecie, tu o tej 5 to mógłbym całe kazanie jeszcze jedno powiedzieć. Staram się już zakończyć. 6 przyczyna pojawienia się bałwochwalstwa w naszym życiu to jest brak fundamentu. Musisz mieć fundament oparty na czym? Na Słowie Bożym. Gdybym teraz wyciągnął z plecaka obraz i powiesił tu i kazał wam go czcić, będziecie to robić? A dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tacy mądrzy i genialni i wiemy, że nie wolno? Ponieważ wiemy co? Ponieważ Słowo nam powiedziało. Macie fundament. Tysiące ludzi w naszym kraju nie ma fundamentu. A więc będą robić to, co wydaje się im pobożne. To, co wydaje się magiczne. Wydaje się działać. Brak fundamentu powoduje, że bałwochwalstwo przychodzi w nasze życie. Kiedy nie ma fundamentu. Pan powiedział sam do Mojżesza w 8 wersecie. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Rychło zeszli od razu. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli ofiarę i mówili, to są bogowie twoi. Sam Bóg mówi, szybko zeszli. Nie mieli fundamentu. Zbudowali swój dom na piasku. Problem Izraela polega na fundamencie. Jak jest z tobą? I kończąc powiem tak. Wiem, że ja schodzę do lądowania jak Jumbo Jet. Już prawie ląduję i znowu jeszcze. Ostatnia rzecz, która jest potrzebna, jeśli chcesz, to jest szczerość. Jeśli chcecie wiedzieć. Mojżesz powiedział, kto chce stać po stronie Bożej do mnie. I ci, którzy przeszli na jego stronę, zrobili porządek w obozie. Jeśli będziemy szczerzy, nie pozwolimy, żeby w nasze zgromadzenie weszło bałwochwalstwo. Kiedy będziemy szczerzy, będziemy stali po stronie Pana Jezusa i gdy zobaczysz, że twój brat albo twoja siostra zajmuje się tym, co nie trzeba, zrobimy porządek w obozie. Ja nie mówię o tym, żeby może postąpić dosłownie tak jak oni, chociaż niektórym może by pasowało. Oni poszli i usunęli bardzo brutalny sposób. Ale wiecie co, Słowo Boże dzisiaj było czytane w czasie Wieczerzy Pańskiej. Można w miłości i łagodności napomnieć swoich braci. Biblia i Pan Jezus nas też tak uczy, abyśmy w łagodności ducha napominali tych, którzy błądzą. I w ten sposób możemy uratować ich przez szczerość. Kiedy szczerzy ludzie zbierają się wokół pastora na modlitwie i mówią, stoimy tutaj, aby nasz zbór był tym, czym chce Pan. I właściwie tak w połowie kończę moje kazanie. Doszedłem do końca, niech was Pan błogosławi. Do zobaczenia po południu, jak Bóg da nam dożyć. Amen, bracie. I dziękuję.